Szczęść Boże, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Gromadzimy się dzisiaj w takiej trochę nietypowej scenerii, bo też czas, który przed nami jest szczególny. I chcieliśmy właśnie w taki sposób trochę luźniejszy, zapraszając do tej rozmowy też naszych przyjaciół, Anię, Szymona, jest ksiądza Kracusz oczywiście, przybliżyć Wam to, co nas czeka i jaki jest w ogóle sens przeżywania tego czasu przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Ani, może Ty. Dobrze. A więc, kiedy byłam mała, najbardziej czekałam na to, że będziemy ubierać wspólnie choinkę. I wyciągaliśmy właśnie takie ogromne pudła stare z wszystkimi, też często jakimiś ręcznie robionymi bombkami czy łańcuchami i po prostu też całą rodziną to ubieraliśmy to drzewko. No, więc to było takie dla mnie takie wspomnienie bardzo pozytywne z dzieciństwa. Jeszcze oczywiście czekałam na Mikołaja, na prezenty. No i też przede wszystkim na to, że zobaczy się z resztą mojej rodziny, która nie była w Czemińsku, tylko gdzieś poza. A wy na co czekaliście? No ja myślę, że też czekałem na moją rodzinę, daleką rodzinę, żeby przyjechała, żebyśmy się spotkali po bardzo długim czasie. Myślę, że głównie to, gdyż naprawdę za nimi tęskniłem. No ja w sumie nic odkrywczego nie powiem, bo żeście tutaj wypowiedzieli. Chyba to, co jest w świętach Bożego Narodzenia najważniejsze, że to są takie święta bardzo rodzinne, w tym takim klimacie spotkania właśnie, wspólnego spędzenia czasu, wspólnego kolędowania, też wspólnej modlitwy na pasterce, potem w czasie świąt Bożego Narodzenia. A że zawsze jeździliśmy do dziadków na wieś, więc było nas dużo, gwarnie, wesoło. Także taki ten klimat świętowania, na który no, chyba się najbardziej czekał. Ale Adwent, bo o nim tu mowa, jest czasem przede wszystkim oczekiwania na narodziny Pana Jezusa. Z języka łacińskiego Adwenio oznacza właśnie to oczekiwać na. Wiąże się ten czas na przykład z kolorem fioletowym, który wyraża naszą tęsknotę za świętami Bożego Narodzenia, za przyjściem Chrystusa. W tym czasie często może w kościele słyszymy właśnie taką pieśń Maranata, przyjdź Jezu Panie. To słowa z kolei z języka hebrajskiego wzięte. Właśnie jest to wołanie, przyjdź Panie Jezu. Tęsknimy za Tobą, potrzebujemy Ciebie. Tylko, że tak naprawdę to my dzisiaj chyba nie za bardzo lubimy oczekiwać jako ludzie współcześni. Jakoś każdy z nas się wszędzie spieszy, chciałby wszystko na już. Czy to starsi, czy to młodsi, tak? Gdzieś tam starsi nie lubią czekać w kolejce do lekarza. Wiemy, jak długo trzeba oczekiwać, tak, na takie przyjęcie. Nie lubią gdzieś tam stać w kolejkach do sklepu. Wolimy robić zakupy internetowe, tak, klikamy jeden przelew i za chwilę towary do nas przyjeżdżają. Gdzieś tam my, młodzi też chyba dążymy do tego, żeby wszystko było na szybko, tak. Wystarczy, że pojedziemy do jakiegoś McDonald'u czy do KFC. Nie potrzebujemy nawet wysiadać z samochodu. Chwila, moment, już możemy coś zjeść. Także chyba to oczekiwanie dzisiaj nie jest możliwe. Ale jednak Kościół zachęca nas do tego. Daje nam ten czas, specjalny czas Adwentu. 4 tygodnie, 4 niedziele. Właśnie po to, żeby jakoś się przygotować, żeby trochę się zmienić. Żeby sobie zrobić jakieś dobre postanowienia. Tu jeszcze się trochę włączę w to, co powiedziałeś, księże Kracuszu, że to prawda, że nie jest modne, ale jest bardzo potrzebne, tak? Bo po pierwsze, oczekiwanie uczy nas no, takiej cierpliwości też i pokory. Po prostu nie wszystko zależy ode mnie, nie wszystko mam już na tryknięcie palcami. Muszę poczekać, aż właśnie ktoś mi pomoże, aż ktoś wyjdzie mi naprzeciw. Tak jak jest to w przypadku Świąt Bożego Narodzenia. Chrystus wychodzi do nas, tak, przychodzi właśnie po to, żeby nam pomóc. I postanowienia. Tak, właśnie ksiądz tutaj powiedział, postanowienia, które są bardzo, myślę, popularne, szczególnie w tym czasie Adwentu, gdyż wiele ludzi na ten czas przed Bożym Narodzeniem chce zmienić się, chce zmienić może coś w sobie, swoje nawyki, albo nawet coś takiego małego, jak na przykład zachowanie wobec którychś z tych osób. To jest bardzo, bardzo piękna tradycja. Myślę, że ludzie chcą zmieniać to w sobie, zmieniać na lepsze, stawać się lepszymi ludźmi. Tylko też wiadomo, że trzeba te postanowienia w dobre sobie wybierać, myślę, przede wszystkim.
No właśnie, na pewno te postanowienia powinny mieć jakieś ograniczenia, powinny być w jakimś kluczu dobrane. W jakim? Chcieliśmy wam zaproponować przy czynieniu postanowień taką zasadę 3W. Pierwsze to, aby były one zrobione w punkt, czyli bardzo konkretnie. Musi być konkret w tym postanowieniu. Nie możesz postanowić sobie, znaczy możesz sobie postanowić, że w adwencie będziesz dobry, czy będziesz dobra, ale co to zmieni w twoim życiu? Pomyśl konkretnie, co chcesz uczynić i po prostu to realizuj, żeby było to jakoś możliwe do zmierzenia. Dwa to... wykonalne. No czyli musi być realne. Po prostu musi mieć taką formę, żebyś był w stanie je wykonać. Tak, udźwignąć. Tak. Udźwignąć. Nie można za dużo nałożyć. I nasze trzecie W. Wymagające. Czyli to musi być też takie, które jednak trochę wyciągnie od nas. Musimy trochę dać od siebie, bo jak na przykład jesteś miłą osobą, to nie dasz sobie postanowienia, że będę miły. Jak jesteś taką osobą na co dzień, musisz dać sobie coś, co trochę będzie od ciebie wymagało, trochę wyjścia z tego. Jakoś lekko zaboli. Będziesz asertywny. Ja, bo no, coś, co będzie mnie kosztowało, nie? Dokładnie. Ale co będę kupił. No to co? Chyba gotowi na to. Chyba tak. My już postanowienia w większości mamy. Zapraszamy was do tego, żeby takie postanowienie dzisiaj najlepiej uczynić. Pamiętajcie też o tym, że jeśli wam się noga potknie, jeśli coś się nie uda, trzeba próbować. To nie tak, że jest już wszystko anulowane. Nie. Warto jest gdzieś zdobyć się na ten wysiłek i właśnie wspinać się w górę, ofiarować Panu Bogu coś ze swojego życia w tym czasie adwentu. I na znak, że ten adwent też rozpoczynamy, teraz dokonamy zapalenia pierwszej świecy adwentowej, a o wieńcu adwentowym opowiemy sobie w kolejnym odcinku. Jedziemy. Więc alarmu zapal. Czym powinnoś? A my myślę, że w tym czasie możemy jeszcze serdecznie pozdrowić wszystkich naszych parafian. I wszystkich nas oglądających i wspierających. Życzymy wam błogosławionego, owocnego czasu adwentowego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. I do zobaczenia.